był rozdział zamknięty już wcześniej. No trzeba było tego przez to przejść. Przeszłam i życie zaczyna się od początku. Czy jakoś podziękowała pani za pracę w klubie? Nie, ale ja podziękowałam klubowi za to wszystko, co nas dobrego łączyło. Liczyłem na to, że sobota, niedziela, poniedziałek i następne dni będą czasem refleksji dla Wandy. Niestety okazało się, że ona tylko zaostrzała retorykę. Sobotnie różne oskarżenia pod moim adresem i tak dalej. No spowodowały, że klub po prostu i cała partia zostały naprawdę wyprowadzone z równowagi. I ja dzisiaj już nawet gdybym chciał proponować cokolwiek innego, już nie mogłem wystąpić inaczej. Mogłem tylko prosić o jak najszybsze zamknięcie tematu. Tak jak chcieli wszyscy w piątek, straciliśmy 4 dni, ale warto było, bo być może te 4 dni zwłoki będą takim małym światełkiem nadziei dla Wandy, jak już zobaczy naprawdę, co się stało, że może dzięki temu właśnie spróbować się kiedyś odbudować, czego jej życzę. Jeżeli po piątkowych głosowaniach ktoś miał wątpliwości, to kolejne 3-4 dni rozwiały się zupełnie, bo Wanda swoim zachowaniem zapracowała na dzisiejszy taki wynik. Wtedy, gdybyśmy głosowali. Ale po tym głosowaniu już wiemy, że właśnie jedna osoba się wahała. Kto się wahał? Jedna osoba się wstrzymała. Czyli się wahała, bo no nie tak. Znała swojej opinii na ten temat. No tak, ale no, o czym my rozmawiamy? 30 za, jedna wstrzymująca się, ani jednego głosu przeciw, ani jednego. To w ogóle tematu dla mnie nie ma, że były jakiekolwiek wątpliwości. Było 12 osób nieobecnych oczywiście, ale to nic nie zmienia, bo tam ten stosunek byłby podobny. Pan tutaj się waha, czyli pan sam nie wie, jaka jest pana przyszłość w klubie Ruchu Palikota? Wiem, świetlana. Tak, oczywiście, jak najlepsza. Czyli nie zamierza pan odchodzić? Nie, ja obiecałem Januszowi budowanie trwałego, monogamicznego związku partnerskiego i budujemy ten związek. Moja przyszłość w ruchu, mam nadzieję, jest taka sama jak w Ruchu Palikota, czyli bardzo świetlana. Idzie wiosna, Ruch Palikota rozkwita, rozkwita nasza przyszłość. A jak pan myśli, jaka jest przyszłość Wandy Nowickiej? Kwitnąca. Widzicie państwo, oczywiście, nie ma wroga na lewicy, Wanda Nowicka sobie poradzi. Radziła sobie tyle lat, rzucano jej kłody pod nogi i teraz sobie poradzi, jest bardzo silną kobietą. Sama? Dlaczego sama? Nie ma wroga na lewicy. Nie ma wroga na lewicy. Niezależność czasami się przydaje. Jej się też przyda. Najbliższe dni organizacja pracy jako posłanki niezależnej. Także tutaj planuję złożenie projektu, którym wycofałam, bo składałam go jako posłanka Ruchu Palikota. To jest ustawa o edukacji seksualnej, więc ten projekt dzisiaj już wycofałam i złożę, będę go składała jako posłanka niezależna. Będę do tego celu musiała zdobyć 15 podpisów poparcia. Mam nadzieję, że znajdę 15 głosów w Sejmie dla tej ustawy. W Ruchu Palikota też będzie pani szukała? Oczywiście, będę szukała również w Ruchu Palikota. Będzie jakby dochodziło do niej, co się faktycznie stało, że stała ofiarą, że została zgwałcona przez Tuska, Millera i Kopaczową, że musi wyjść z traumy ofiary zgwałconej właśnie politycznie i odbudować się na ten. To jest trudna droga. Trzymam za nią kciuki. Chcę, żeby się jej udało. Projekt, którego celem jest działalność na rzecz nowoczesnego państwa, na rzecz praw kobiet, na rzecz osób wykluczonych, na rzecz świeckiego państwa, to wszystko znajduje się w programie Ruchu Palikota, ale znajduje się również w moim programie. Jest jak najbardziej aktualne. Wydaje mi się, że dużo nam się wspólnie udało, by nagłaśniać te ważne z naszego punktu widzenia programy. Ja teraz będę to robiła jako posłanka niezależna. Ruch Palikota pewnie też będzie to robił i życzę wszystkiego najlepszego. Nie boicie się, że rzeczywiście te środowiska, które popierają Wandę Nowicką, odwrócą się od was? Panie redaktor, rozpatrywać to w kategorii strachu, no, boimy się niczego. My weszliśmy na kruchy lód, zajrzeliśmy politykom, urzędnikom sejmowym do koryta. To nie jest takie proste teraz znosić te wszystkie ataki, ale jedna jest przyczyna. My przełamaliśmy pewne tabu. Tutaj nie ma to związku z wypowiedziami Janusza Palikota, z tym, że on, że zastosował język nieelegancki. Kompletnie to nie ma znaczenia. Wszyscy się rzucili z pazurami na obronę, w obronie swoich przywilejów. Czyli według was nie popełniliście żadnego błędu w tej rozgrywce? Rozgrywce. Też tego nie rozumiem. Usunęliśmy osobę, której zachowania nie akceptujemy. Jaka to rozgrywka? W ogóle nie rozpatruję tego w kategoriach emocjonalnych, tak naprawdę. No, tak, też jest to trudny moment.
przeszliśmy przez to i teraz trzeba zacząć nowe życie. Dla mnie to już jest czas przeszły dokonany. Teraz trzeba budować nową przyszłość.